Cześć, jestem Weronika i zapraszam Was na kolejny odcinek. Nie ogarniam Marvela. Jak widzicie, dodałam przedrostek, nie, bo. Ogarniam Marvela może być dosyć mylące, dlatego że jeszcze raz przypomnę, wychodzimy z założenia, że oglądałam tylko filmy z MCU i teraz próbuję wejść w świat komiksów. Zaczynamy od ostatniego resetu świata, czyli od Infinity Wars, wojen nieskończoności. I dzisiaj zajmiemy się już właściwym odliczaniem do wojen, czyli Infinity Countdown i będą to zeszyty Infinity Countdown od 1 do 5. I tak też wydaje to Egmont. Wszystkie te 5 zeszytów jest w jednej części i pomimo tego, że pomiędzy są jeszcze inne komiksy, które nawiązują do tego co dzieje się w tym odliczaniu, to dzisiaj skupimy się tylko na tych pięciu. Każdy zeszyt zaczyna się stroną, na której ktoś każe Karłowi z Nida Velir stworzyć hełm. I tyle wiemy. Drax w dalszym ciągu z grupą Nova Corps pilnuje kamienia nieskończoności Power Stone, który, jak wiemy, jest wielki jak góra. Pojawia się bractwo raptorów i Chitauri, no i walczą między sobą. Próbują oni poprosić o pomoc strażników galaktyki, żeby przybyli im z odsieczą. Natomiast strażnicy galaktyki walczą z szalonym ogrodnikiem na planecie Telferina. Tamten ogrodnik stworzył sobie armię grutów, no i oni teraz próbują go pokonać. Kończy się to tak, że w końcu grut, taki jak jest malutkim grutem, rzuca się na niego i ulecza go swoimi listkami, bo okazuje się, że ogrodnik został zatruty przez Lokiego i dlatego był taki poświrowany. Grut przy tym jakby usycha, no i ten ogrodnik i się nad nim lituje i za to, że go uratował, to przy. Wraca go do jego świetności z początków bycia grutem, czyli nie wiem z kiedy. W każdym razie gród staje się wielki i zaczyna mówić normalnie. Wszyscy są tak samo zdziwieni jak my. Na końcu widzimy Nataszę, czyli czarną wdowę, która kryje się w Madrypurze, bo wszyscy myślą, że ona nie żyje. I tam ktoś podrzuca jej kamień nieskończoności, czyli Space Stone, i jest to Wolverine. I tu muszę powiedzieć, że moją ulubioną stroną jest strona, na której Talonar, przywódca Bractwa Raptorów, rzuca się na jedną z nowych, nie wiem jak to odmienić, w każdym razie na Yves Bakian, która jest w ciąży, i mówi jej: Jesteś w ciąży? A ona mu mówi: Jesteś spostrzegawczy?, i on jej mówi, że zwariowałaś, uciekaj stąd. No ona wtedy mówi, zmuś mnie. I ta scena może być tak kontrowersyjna, bo z jednej strony mamy tego złego, który mówi jej, kobieto jesteś w ciąży, weź stąd idź, a ona mimo wszystko jest w tej ciąży, naraża to dziecko, ale z drugiej strony broni tego kamienia i jest to tak cudownie niejednoznacznie złe lub dobre zachowanie, że no, podoba mi się ta strona naprawdę. Dwójeczka. Karzeł nadal robi hełm, gród na Telferinie pokonuje Ogromniaste drzewo, drzewo ludzia, no takiego gruta. A robi to tak, że tamten go połyka, a on wybucha kwiatami. I ten cały potwór od środka wybucha kwiatami. Ja uwielbiam to, jak strażnicy galaktyki są czasem po prostu pokręceni. Strażnicy lecą do Draxa i pojawiają się tam w wielkiej maszynie imitującej Galaktusa. I ma to przestraszyć Chitauri i, i Bractwo Raptorów. I mają nadzieję, że oni po prostu uciekną. No bo galaktus pożeracz światów. Ale ten robot im się rozpada. No i z oszustwa. Okazuje się, że przywódca Raptorów jest tak naprawdę zaginionym bratem tego nowy z ziemi. Richard on się nazywa. I w Bakian rodzi dziecko w tym momencie. No, i walka trwa dalej. W tym samym czasie Adam Warlock rusza na planetę, którą wskazał mu wcześniej Kang, i gdzie ma spotkać swojego złego brata bliźniaka, który będzie miał Mindstone, ale spotyka tam Ultrona, który próbuje na swoją modłę przerobić Silver Surfera. Po prostu Ultron jakby łączy się z ludźmi. Jest takim jakby wirusem coś jak Smith agent. W w matrixie i oni wtedy właśnie są pół-Ultronem, pół sobą, tak jak Hank Pym właśnie. Natomiast próbują to zrobić Silver Surferem i tak to się kończy. Trójeczka. Adam Warlock jest z Ultronem i Silver Surferem na planecie, która jest naszpikowana Rakietami, które zawierają, jakby, nie wiem, oprogramowanie z Ultronem, które chce on wysłać na wszystkie inne planety i zainfekować je sobą, żeby wszyscy byli zmienieni na jego podobieństwo. Też na tej planecie, na której oni się znajdują, wszyscy już są przeultronowani. Silver Surfer walczy w swoim umyśle z Ultronem, ale jest mu coraz ciężej, więc Adam Warlock wsadza go do swojego kokonu, bo on ma taki kokon, który się aktywuje po jego śmierci i go. Wskrzesza po jakimś tam czasie. Natomiast oddaje go Silver Surferowi i ten kokon go ulecza. No ja dam się cieszę, że teraz będą mogli pokonać Ultrona we dwóch. Ale Silver Surfer, Silver, Surfer, Silver Surfer sobie ucieka. Znaczy odlatuje. Walka o kamień nieskończoności trwa między strażnikami i raptorami i citauri. Nowa polecieli sobie i strażnicy zostali sami, została jeszcze Iwbakian ze swoją córeczką, no i ten nowa Richard z Ziemi. I on rozmawia ze swoim bratem. I jego brat mu mówi, że wszystko jest symulacją i że kamień nieskończoności, bo tam mamy Power Stone, bo jest taki wielki, oni go próbują jakoś zmniejszyć. I on mówi, że trzeba nad nim zapanować umysłem. I tyle powiedział. No i strażnicy zaczynają powoli przegrywać. Eee, przychodzi Richard, mówi do m, Petera, że jego brat mu powiedział, że to musi być mind over matter, czyli e, umysł nad materią. E, no i on sięga po ten kamień i on jest już mały, więc tak sobie siłą umysłu go zmniejszył po prostu, no więc ma ten kamień w ręce. E, no i teraz może go użyć. W międzyczasie Drax, e, bo Drax lubi grać. Na saksofonie i ma tam ten saksofon i sobie mówi: Chciałbym jeszcze zagrać. Więc Peter mówi: To graj stary. No i on zaczyna grać na ten saksofonie. A tam wiecie wybuchy i w ogóle i, i toczy się walka. No i jak już mają ten Power Stone, to Peter wrzuca mu go do tego saksofonu i on ich wszystkich zasaksofonowuje na śmierć. I tak, i, i wszyscy ich wrogowie po prostu padają, jak muchy, ale okazuje się, że zaraz ta planetoida, oni są chyba na planetoidzie, wybuchnie. Więc teraz dają ten Power Stone Nowie, Richardowi Bo Nowa potrafią robić no Nie wiem jak to odmieniać Strasznie to jest informujące, Bo Nowa potrafi stworzyć wokół siebie pole siłowe Więc Dają mu ten Power Stone I dzięki temu te pole siłowe jest tak mocne Że może unieść ich wszystkich I jest tak szybkie, że udaje im się Odlecieć zanim Planeto Ida wybuchnie A Silver Surfer Okazuje się, że poleciał do Galaktusa, który teraz nie jest Galaktusem devourerem, czyli pożeraczem, tylko jest Galaktusem Lightbringerem, czyli jest dobry. I Silver Surfer się go pyta, czy jest w stanie pożerać jeszcze jedną planetę, żeby uratować setki innych, choć mu o tą planetę z Ultronem. Czwóreczka. Strażnicy Galaktyki lądują na Nowhere, tam zaczynają się przepychać znowu korps o ten Kamień Nieskończoności, o Power Stone, ostatecznie zabiera go Drax. W tym czasie Silver Surfer przybywa na planetę, na której jest Ultron i Adam Warlock z Galaktusem. Galaktus pożera planetę i staje się znowu zły, a Silver Surfer musi znowu stać się jego heroldem. I karmić go światami, bo on znowu będzie miał niepohamowany głód na te planety. Ultron ucieka, niestety. Gamora chce znaleźć wszystkie kamienie nieskończoności i stać się znowu Infinity Watch. Yy, I rocket jej mówi, że brzmi jak Thanos. Surfer spotyka się z kolekcjonerem i Grandmasterem. Grandmaster yy, to jest ten, którego możecie kojarzyć z Thor Ragnarok. Yy, natomiast yy, no, kolekcjoner to ten, który kolekcjonuje rzeczy na Nowhere. <laughs> I on był w Strażnikach Galaktyki. I ogrodnik ten też jakby jest z ich paczki. To są tacy gdzieś starsi galaktyki. Bardzo silne, kosmiczne istoty. No i mówią mu, że mają Reality Stone, ale on nie działa. No i nagle zjawia się Phyla z innej rzeczywistości i zabiera ten ich kamień, to znaczy oni jej go dają po prostu, no bo u nich nie działa i okazuje się, że kamienie rzeczywistości zostały mm, po prostu ukryte w innych rzeczywistościach z multiversum. Piąteczka. Hank Pym próbuje wydostać się z Soul Worldu. Gamora mu mówi, że no nic z tego, ale on nie przestaje i czegoś szuka. Do doktora Strange'a przychodzi Natasza i mówi mu, że Ktoś jej podrzucił kamień nieskończoności, i teraz go podsłuchuje, ją podsłuchuje przez ten kamień. No, więc Stręcz robi czary Mary i trafia na Turka, który ma mindstone, no i który faktycznie słyszy innych przez ten mindstone. No i Stręcz mu mówi: Daj mi ten kamień, a on mówi: Nie. I, I żeby uciec, to każe, no bo to jest mindstone, więc on może wpływać na umysły innych ludzi. Strange się przed tym broni, ale on każe trzem osobom skoczyć z budynku. I teraz jest bardzo fajna strona, bardzo fajny zabieg, gdzie doktor Strange mówi, że ma trzy osoby, w trzy sekundy musi je uratować i mówi, jakie zaklęcie i w jaki sposób uratuje każdą z nich. Więc to jest fajne, że pokazuje nam mechanizmy jego magii, że nie jest w stanie od tak sobie uratować po prostu trzy osoby, tylko że na każdą osobę działa inna siła i on musi to jakoś wykminić, jak ich uratować wszystkich naraz. Natasza chce dać Strężowi kamień, ale on mówi, że ma już kamień czasu. Nie mam pojęcia, jak się u niego zjawił, bo przecież miał go jakiś skról. Eee, więc nie wiem. Ehm, w każdym razie mówi, że nie może mieć ich dwóch naraz. No, bo ma już ten jeden, więc nie chcę, żeby były ze sobą blisko. Strażnicy galaktyki spotykają Warlocka i Kanga i nie są zadowoleni, bo nie lubią Kanga. Zaczyna się między nimi walka o kamień umysłu. Gamora bardzo chce ten kamień, bo jak już mówiłam wcześniej, jest tam ukryta cząstka jej duszy ta stara Gamora. Drax dotykając kamienia widzi śmierć wielu ludzi, więc idzie z Adamem i z Kangiem, żeby nikt tego kamienia jakby nie otworzył wejścia do tego Soul Worldu. Gamora chce jak najszybciej za nimi podążać, ale reszta Gardiansów mówi, że nie, że oni nie chcą tego kamienia, że dajmy sobie spokój i Gamora wtedy trochę i ich zostawia. Hank Pym w Soul Wardzie próbuje połączyć się z Avengersami i faktycznie udaje mu się, to pojawia się portal. On przez ten portal przechodzi, i tam są wszyscy jego przyjaciele. Przy czym okazuje się, że jest to tylko Fata Morgana, a tak naprawdę właśnie pożera go jakiś wielki, mackowy potwór. Agamora tylko patrzy i odchodzi. Doktor Strange mówi do kamienia i słyszą go. Z we wszystkich innych kamieniach. No i mówi, że zwołuje radę, czy tam zebranie wszystkich, którzy mają kamienie nieskończoności, i na ziemi o tej, o tej, i wtedy, i wtedy. I tak się kończy. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, jak kończy karzeł, kończy oczywiście zabity, jak już skończył ten hełm, to. Osoba, która ten hełm wzięła, by go zabiła i koniec. No i mamy koniec tego wstępu do wojen nieskończoności. Między tym, jeżeli y, czytacie na Marvel Unlimited tak jak ja, to tam jest y, dużo takich pobocznych wątków wytłumaczonych w y, innych tomach. Na przykład jest y, kapitan y, Marvel, która. Właśnie skacze po tych różnych rzeczywistościach, no bo ona ma kamień rzeczywistości i on pozwala jej się przenosić do tych różnych multiwersów. Czy do różnych wersów z multiwersu. <grym> do różnych uniwersów z multiwersu. Jeżeli chodzi o kreskę, to podobała mi się tak sobie. Taki ma mocne cieniowanie na czarno, tam gdzie oni mają cienie na twarzy. I nie było jakiejś takiej. Zapierającej dech w piersiach grafiki, przynajmniej dla mnie. Um, ale nie jest tak źle. Są kres, jest kreska czasem, która bardziej mi nie podpada. Tutaj było całkiem fajnie. Właściwie chyba strony z Grutem i z tym wielkim drzewo <laughs> podobały mi się najbardziej. Na dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku nie ogarniam Marvela. Wejdziemy w końcu w wojny nieskończoności i zobaczymy, co zrobili z tym uniwersum. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu.